Bardziej gładkie są, o, tak. Aha, nie są kłębiaste, tylko nie rozmazane, tak. Bardziej nie. Dobrze, rozumiem. Ale są białe czy szarawe? To nie ma wielkiego znaczenia, takie pierwsze wrażenie, czy białe czy szarawe. Białe. Białe, dobrze. Słuchaj, popatrz przez przednią szybę samochodu i tam w oddali jest taka najwyższa góra świata. To jest najwyższa góra świata i na niej są wieczne śniegi. Powiedz mi, czy ten śnieg, który jest na tej górze, na jej zboczach, jest biały, czy jakiś inny? Chodzi o pierwsze wrażenie, wiesz? Ja bym się dał, że za daleko i tak nie było widać. Tak, bo się zbliżacie, to oni coraz bliżej i ona jest coraz bliżej. I już teraz widzisz ją bardzo wyraźnie. I ona ma cały zbocza śniegiem oblepione, bo to są wieczne śniegi. No, najpierw nie miała śniegu i... Aha, dobrze, i teraz spadł, już jest. Dobrze, słuchaj, sam czubek jest równiutko ścięty jak stół i wielkości stołu ten plac. Taryfiarz podlatuje pod tą górę, zatrzymuje się. Ty wysiadasz bosymi stopami, stajesz na tej górze. A on wraca z powrotem, macha tobie papa, ty jemu papa i pojechał. Pojechał? Pojechał. Dobrze. Stoisz na tej górze, pod stopami masz śnieg. Weź prawą nogą, tak wyobraźnie poruszaj i zobacz, czy ten śnieg jest sypki. Czy jest jakiś taki właśnie twardy, zbity, jaki on jest? No raczej mogę nogą tam przesuwać ten śnieg. Czyli jest bardziej sypki. Mhm. Dobrze. W takim razie teraz tutaj, Basiu, są bardzo silne wiatry. Tu są tak silne wiatry, że wszystko porywają, co spotkają na drodze. A ja je jeszcze wzmacniam miliard kilometrów na godzinę. I one teraz zrywają z ciebie ubranie. Ty stoisz tu nago. A te ubranie, te wiatry zamieniają w pył. I za tobą robią taką chmurę po tym ubraniu. Teraz te wiatry zrywają twoją skórę, mięśnie, wnętrzności, wszystkie twoje ciała, wszystkie zmysły, umysły na wszystkich poziomach. Wszystkie twoje klątwy, wszystkie byty, wszystkie złorzeczenia, jakieś karmiczne powiązania. Chcesz się pozbyć wszystkich sakramentów kościelnych? No tak. Wszystkie sakramenty kościelne, takie jak chrztu, komunii, bierzmowania, śluby, pieczęci, umowy, jakieś przyrzeczenia, tak to małe dzieci tam obiecują Bozi, że tam coś. Te wszystkie takie pierdoły, to wszystko teraz ten wiatr porywa, zamienia w pył. I wszystkie śluby, jakieś umowy, pieczęcie z tego życia, ale i z innych żyć. Jeżeli byłaś kiedyś mnichem, albo jakąś zakonnicą, albo czymś innym, i składa jakieś śluby, to te wszystkie pieczęci, umowy, śluby razem z właścicielami teraz ten wiatr porywa i robi z nich pył po prostu. Kary, winy, wszystko z twoich wszystkich przestrzeni, wszystkich karm, wszystkich inkarnacji, z całej twojej przestrzeni i poza, 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 poza. Dokładnie wszystko, o czym wiesz, nie wiesz i o czym nigdy nie miałeś dowiedzieć. Wszystkie kary, winy, wszystkie programy, twoje i wszystkie cudze, z wszystkich najgłębszych
poziomów ten wiatr wszystko zamienia w pył i wszystko teraz oddaje do tej chmury. I ta chmura jest teraz większa, a ty stoisz jako szkielet. I powiedz mi, jak wyglądasz jako szkielet? Jak to szkielet? A poruszaj tak, poskacz sobie. Jak teraz to wygląda, jak tak skaczesz i się ruszasz? Zabawnie. Zabawnie, dobrze. W takim razie chcesz się pozbyć tego pajaca też? Też. I wiatr go porywa, zamienia w pył i dołącza do tej chmury. Wszystko, co ciebie stanowiło, w jakimkolwiek wyobrażeniu, cała twoja iluzja wszystkich istnień i wszystkich żyć jest teraz w tej chmurze. W nią uderza piorun, spala i ona znika i nie istnieje, a ty jesteś wolna od niej. Na wszystkich poziomach. Powiedz mi, jak się teraz czujesz? Czy czujesz, że czegoś się pozbyłaś? Że się uwolniłaś od czegoś? Jakąś ulgę albo cokolwiek? Czy najmniejsze coś? No. I taka ewidentna ulga? Mm. Dobrze. A jak wyglądasz? No, nie mam mnie. I jak się czujesz, skoro cię nie ma? Rozluźniona teraz. Tak lepiej. Dobrze. A powiedz mi, czy ty pierwszy raz doświadczasz jakby swojej prawdy, że jesteś właśnie jakąś energią, istnieniem, czy nie? Nie, nie. Było już to. Mhm. I to jest to samo. Chodzi mi o to, żeś porównała. Czy to jest to samo uczucie, co wtedy, czy inaczej? No, to samo. To samo. Dobrze. Teraz tak. Pójdziemy tą samą już drogą. Ja policzę do trzech i zniknie cała iluzja dookoła ciebie. Zostanie tylko to, co jest prawdą. Żebyś znowu mogła sprawdzić. 1, 2, 3. Gdzie jesteś? Co widzisz? W przestrzeni jakiejś. Czy ciebie coś ogranicza? Nie. Dobrze, ja teraz zwiększam twoją przestrzeń, na przykład biliardkrotnie. Czy coś się zmieniło, czy nic? No nie bardzo. Czyli i tak byłaś cały czas wszystkim, tak? Mhm. Czyli to jest... Celowo to zrobiłem to biliardkrotnie, że jeżeli byłaś by ograniczona, to momentalnie by się coś powiększyło. Skoro się nic nie powiększa, to znaczy, że cały czas jesteś całością, tak? Mhm. Powiedz mi, czy czujesz? Czy czujesz, że jest coś jeszcze oprócz ciebie? Czy nie ma niczego ani nikogo? Nic nie ma. Ja cię zostawię chwilę w tej przestrzeni po to, żebyś jej bardziej doświadczyła. Piotruś, przenoszę cię na najwyższy poziom czystej świadomości. Basi, sprawdź wszystkie poziomy według procedury. Jak skończysz, powiedz. Powiedz mi, co zaobserwowałaś, będąc trochę dłużej w tej przestrzeni. Ja? Tak. Mhm. Jest mi tam dobrze. Jakbym urosła. Czy samo przebywanie w tej przestrzeni daje coś więcej? Tak, taką pewność. Nie wiem, czy siebie to jest dobre określenie, ale... Bo tam siebie nie ma. No właśnie, i to... Ale celowo cię zostawiłem troszkę dłużej, żebyś bardziej jakby odczuła to wszystko. Mhm. Dlatego, że daje to nam wtedy o wiele więcej tak zwanych informacji bez informacji. Mhm. Bo myśmy się uparli, żeby mieć informacje, a tam informacje nie są, ale jest to odczucie. Tak. I jakby coraz bardziej się do niego przyzwyczajamy, coraz bardziej sobie pozwalamy na to, żeby go jeszcze bardziej odczuć, żeby go zrozumieć, żeby nim się stać. Takie jest bycie tu i teraz, tak, na 100%. Dlatego warto przychodzić do tego miejsca i sobie tu medytować. Tu jest absolutna cisza.
tu nic nie przeszkadza. Tu nawet jak chcesz pomyśleć, to jest ciężko myśleć. No. Bo trzeba użyć bardzo dużo energii, żeby pomyśleć. Aż się nie chce po prostu. No właśnie, nie chce się. Dlatego jak przenoszę kogoś do takiego stanu i zadaję mu pytanie, a on się zastanawia długo, to ja wiem, że on tam jest całym sobą. Rozumiesz? Mhm. Bo ja sam odczułam taką aż niechęć, jak ja muszę coś powiedzieć. Ale dopiero jak zaczynamy obserwować poziom mowy, myślenia i niemyślenia, dopiero zauważyłem, jaka to jest ciężka praca, myślenie. A tak nam się wydaje, przecież to jest tylko myślenie. To teraz wyobraź, jaką ciężką pracą jest mówienie. No. Bez sens opisywania w ogóle. Dokładnie, nie da się tego zrobić. Nie ma takich słów, nie ma nic, co by można było przekazać. Dlatego, dopóki się tam nie jest, nic nie można zrozumieć. Bo to jest poza naszą przestrzenią postrzegania. Ja teraz policzę do trzech, a ty wyjdziesz z tego, gdzie jesteś i wyjdziesz poza. Obojętnie co to jest, wyjdziesz poza. 1, 2, 3. Teraz Basiu policzę do trzech. A ty wyjdziesz z tej przestrzeni, poza nią, obojętnie gdzie to jest. 1, 2, 3. Teraz Basiu policzy znowu do trzech i cię przeniosę do jeszcze wyższego poziomu. Wyjdziesz poza niego i będziesz pójdziesz do innego, jeszcze wyższego, obojętnie gdzie to jest. 1, 2, 3. Teraz powiedz mi, opisz, co się działo, gdy przechodziłaś z poziomu na poziom, jakie zauważyłaś różnice i czy były w ogóle. Takie minimalne, jakby na drugiej warstwie, to tak sobie najpierw wróciłam i znowu weszłam, wróciłam i weszłam, żeby super. Coś powiedzieć, pomyśleć, jak to jest. Bo tam tak było, tak no bardziej się jeszcze nic nie chciało. Tak. A potem tak czułam, jakby miałam wrażenie, jakbym się przybliżyła do ciała, jakbym. Ale ciągnęłam to za sobą, o, coś takiego. A potem tak miałam, nie wiedziałam w sumie, czy przyciągnęłam to do końca do siebie i tam była, bo to się tak zlało jakby. I teraz, żeby wyjść wyżej, to sobie stworzyłam jakby coś twardego i wskoczyłam na to, żeby tam stać. O. Słuchaj, była taka sesja z Robertem. Też go prowadziłem w ten sposób właśnie do góry na te przestrzenie, po to, żebyśmy jakby zbadali te przestrzenie. Te przestrzenie są puste, nie ma w nich tak zwane nic, a jednak się czuje, że jest nic. To jest dziwne. Nie ma nic, a się czuje, że tam coś jest. I przekroczenie każdej tej warstwy umownej, tej granicy, ciągle się coś czuje. I są to bardzo subtelne, szczególnie jak się przechodzi wyżej, niżej, to czuje się, że jednak wchodzi się do rzadszej jakby energii, a jak się wraca, to wchodzi się do gęściejszej. Mi chodzi o to, że za chwileczkę będziemy wracali do dołu tak zwanego i wtedy ja chcę, żebyś te subtelne różnice poczuła, jakie to są wielkie gęstości tam na samym dole. Rozumiesz? I teraz ja będę liczył od 1 do 5, a ty z każdą cyferką będziesz chodziła o poziom niżej, niżej, niżej na 5, znajdziesz się w ciele. I chcę, żebyś zapamiętała i zaobserwowała wszystkie te poziomy odczucia, gęstości i wszystko, co jest z tym związane. 5, 4,
3, 2, 1. A teraz wracasz z powrotem. 1, 2, 3, 4, 5. A teraz wracasz. 5, 4, 3, 2, 1. Jakaś sytuacja, jaka różnica, o co tu chodzi? Faktycznie, jak z góry schodziłam w dół, to łatwiej to było zaobserwować, że to jest gęściejsze jakby. Z dołu do góry to tak gorzej jakby. Trudniej wyczuć tą, no, tą różnicę. Tak, to są tak subtelne, subtelne właśnie stany. Tak, zacieśnienie jakieś takie, czym niżej. Tak. Teraz słuchaj, pójdziemy całkiem poza punkt zero, bo jeden to jest ten punkt, gdzie jest ciało. Mhm. Teraz pójdziemy w dół jeszcze bardziej. Zobaczymy, jakie są gęstości jeszcze niżej. Dobrze? Mhm. Czyli będzie tak. -1, -2, -3, -4 i -5. Jak odczuwasz schodzenie w te coraz większe gęstości? Tak ciężej jakby. Twardo tak jest. To teraz będziemy szli właśnie z tego poziomu takiego twardego, znowu do tego subtelnego, żebyś znowu odczuła te wszystkie różnice. -5, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i poszłaś do końca. Gdzie jesteś? Tak by płynną, jakaś płynna masa. No to nawet nie masa, no to no, rozrzedzenie takie jakieś. Dobrze, to teraz przenoszę cię poza to, obojętnie gdzie by to było, na 3, 1, 2, 3. Teraz popatrz na tamto, w czym byłaś, jak to wygląda z innego punktu. Piotruś, wszystkie poziomy są czyste. Obserwujesz te przestrzenie, które Basia przemieszcza się. Przyglądaj się, jak to wygląda. Ja teraz, Basiu, przenoszę ciebie na najwyższy poziom czystej świadomości. Tam, gdzie twoje sedno jakby jest, to bez nazw, bez niczego. Na 3, 1, 2, 3. Powiedz, gdzie jesteś, co widzisz, co słyszysz. Jakiś taki dźwięk falujący. Jakbym siedziała na szczycie. Nic tam nie mniej. Nie wiem. No ale lepiej niż w tych innych warstwach. Czyli to jest najlepsze, tak? Mhm. Bo nic już nie ogranicza, jakby tam... Jesteś w tym miejscu, gdzie jesteś. Tutaj nie powinno się używać żadnych słów, żeby nie ograniczyć, ale będziemy tak rozmawiali. Bez naruszania tej przestrzeni. Tak będziemy sobie tylko po to, żeby wiedzieć. To jest to miejsce właśnie główne, z którego ty, jako ta energia,
tworzysz całą tą siatkę, którą właśnie przed chwilą doświadczałaś, tych poziomów, tych doświadczeń, tego wszystkiego. Mhm. Rozumiesz? Mhm. I z tego poziomu jakby ty wybierasz doświadczenia, aranżujesz całe zdarzenia. Dlatego powiedz mi, jaka jest twoja wiedza na temat tego, jak się bawić na ziemi? Stąd to praktycznie żadne. Rozumiesz teraz, dlaczego dokonujemy takich dziwnych wyborów? Bo my coś chcemy, a nasza energia coś chce, nawet nie wie co. No. Tak, no, jak coś by zrobił. No, co? Tak, coś bym zrobił, bo tutaj tak trochę tego, ale pójdzie w jakąś przestrzeń i jakby doświadcza na zasadzie chybił trafił. Co wymyślę, co stworzę, to będę doświadczał. No i jak tworzysz doskonałe rzeczy, to doskonałe rzeczy doświadczasz, a jak jakieś prototypy, no to potem są miszmasze różne. No nic tam nie jest doskonałe, bo to nic nie wiadomo. No. Bo nie ma nic takiego, coś, co nazywa się doskonałe. Mm. Właśnie na tym zakra polega. Dlatego próbuję ludziom wytłumaczyć, że tu jest jakby sedno sprawy, że to my kreujemy, jesteśmy kreatorami, jesteśmy ciszą, spokojem, która chce coś. Jak chce coś, to zaraz zaczyna się coś dziać. Mm. I później ciekawością dziecka sami przyglądamy się temu, co się dzieje. Później za bardzo zaczynamy się z tym utożsamiać. No i zaczynamy odczuwać coraz mocniej, ale do tego naszego najwyższego poziomu. Ani cierpienie, ani radości, ani nic nie ma żadnego znaczenia. Nie. To jest tylko jakaś próba doświadczenia czegoś. To nawet nie jest doświadczanie. To jest tylko próba doświadczenia. Jak konstruowanie. Tak. Wszystko, co tu się tworzy z tego miejsca, jest bez sensu absolutnie. No. Teraz będziesz schodziła przez wszystkie poziomy, od tego najwyższego do najniższego, ale jako ta część, która doświadcza, będziesz poznawała wszystkie swoje wcielenia, doświadczenia, na jakim poziomie żyłaś, doświadczałaś, obojętnie, czy to były te eteryczne, czy to są jakieś bardzo materialne. I teraz powolutku schodzisz i robisz, masz taki przegląd wszystkich swoich żyć, wszystkich od początku, aż do tej chwili. I schodzisz i obserwuj. To jest w takim przyspieszonym tempie, ale ty wszystko rozumiesz i wszystko przeglądasz. I schodzisz coraz niżej, coraz niżej. Tak, od rzadszej gęstości? Tak. Tak, atmosfera, o coś takiego. Dokładnie. I powoli aż przez naturę. Aż po człowieka. Tak, coraz bardziej się zagęszczasz, coraz bardziej właśnie to jest to, co wczoraj mówiłem, że byliśmy energią, zaczęliśmy doświadczać, potem zaczęliśmy myśleć, to nas też myśl zagęściła, potem zaczęliśmy smakować, smaki nas zagęściły, potem zaczęliśmy jeść, jedzenie nas zagęściło i to właśnie spowodowało to zagęszczenie. Wszystkie te nasze doświadczenia nas teraz zagęszczają. Ale w ten sposób też odsuwamy się, oddalamy się od tej naszej prawdy, której tak właściwie to na niczym nie zależy, ani o nic nie chodzi. To jakby schodzić w takim lej, to się układa jakby tak aż do tej najgęściejszej formy. Tak. I wtedy dopiero znowu można wyjść, jakby... Tak bym znowu do góry szła, o. Tak. To zrozumienie i później znowu uwalnianie idzie w coraz to lżejsze, lżejsze, aż znowu wychodzenie jakby. W taką literę U jakby mi się tak. To tak stworzyło, nie? Coś. Ja dlatego, że zauważyłem, że ty sobie sama podróżowałaś tam na dole, jak ja robiłem te zbiorowe sesje. Sama co doświadczałaś. Czyli już w tobie jest tak, powiedzmy, dusza badacza.
Dobrze, dlatego ja ci teraz tą sesję zrobiłem, bo ty jesteś w stanie to wszystko właśnie poczuć, ale na tych głębszych poziomach, a przy okazji też poznajesz jakby te struktury tego. Tu będziesz miała większe możliwości przy następnych sesjach wchodzić w to i badać sobie. Tym bardziej, że jesteś samodzielna. Ja to zawsze czytałam o ludziach, którzy przeszli już te etapy, że na przykład z ciałem przynieśli się, jak oni to zrobili, nie? I żeby iść dalej, nie? Dokładnie. Teraz sama tego doświadczasz, widzisz. Chodzi o to, że ja kiedyś też powiedziałem, jak to jest. No i się dowiedziałem. Musimy wypuścić intencję, żeby nasze to ja najwyżej usłyszało. I ono mówi, ja też chcę tego doświadczyć. No to proszę, ruszamy. To tak się dzieje. Nasze marzenia są spełniane. Ale nie przez nas, tylko przez nasze, to tak zwane najwyższe ja, to tym, kim nie jesteśmy. Bo ono nie ma pomysłów. Tam jak się jest na górze, nie ma żadnych pomysłów. Ale jak my wysyłamy z dołu pomysły, to ono chce doświadczać i umożliwia nam. Jest dziwne, nie? Z domu i do góry, żeby o dobra to robimy, nie? Dokładnie. Tak by stamtąd ta myśl pędzi, przechodzi, odbiera non stop. Zawsze wymiana informacji. No. Czyli nic góra nie zadecyduje, jak się nie dowie od domu. Nie. Właśnie to to chodzi. Dlatego pytanie ludzi, którzy zadają po co to, na co, no właśnie tu jest ta odpowiedź, że coś jakby nieświadome, coś nieświadome chce się dowiedzieć, więc wysyła swoją część, żeby się dowiedzieć i ta część ma dostarczyć informacji, żeby to nieświadome znowu coś chciało. I to jest takie perpetuum mobile. Dlatego nie ma śmierci, nie ma nic, jest tylko doświadczenie. Im więcej doświadczeń, tym bardziej ta jakby na świadomość, to coś, kim my jesteśmy na tym najwyższym poziomie, ono wzrasta, ono bardziej się uczy. Ono to jest jak malutkie dziecko, które się chce nauczyć czegoś i nawet nie wie czego. Wszystko jest fajne. Tak. Tu są nieograniczone możliwości. I tak naprawdę, gdy ma się tą świadomość tego połączenia, które teraz właśnie doświadczasz, to wiesz, że możesz wszystko robić, bo to jest tylko kwestia doświadczeń. Im więcej doświadczysz, tym bardziej twoje, wyższe to ja, więcej zrozumie i wymyśli jeszcze lepszą zabawę. I jeszcze lepszą, i jeszcze lepszą. Tylko żeby nie utożsamiać się i nie zatrzymać na jakimś poziomie, żeby nie stanąć w jednym miejscu, żeby się ciągle bawić, ciągle doświadczać. Dlatego te wszystkie kary, winy, pierdoły zatrzymują nas. Te wszystkie programy typu nie wolno, prawa absolutu, jakieś pierdoły. Gdzie to jest? Tego nie ma. I gdybyśmy właśnie w ten sposób funkcjonowali, nie byłoby żadnego problemu z niczym. Byłaby naprawdę super zabawa. Tak by rozszczepienie tego umysłu, bo on tam to na poziomie najwyższym cały czas jestem i tu też cały czas. Tak. I teraz widzisz te połączenia, widzisz wszystko, jak funkcjonuje. Cały czas jest połączenie. Wszystko się dzieje cały czas. Na wszystkich poziomach. Mogę przeskakiwać, rozstanę. Tak. Teraz dopiero będziesz miała zabawę. No. Masz roboty przynajmniej na następne miliardy lat. Tu jest też dobre, że możesz sobie wchodzić w jakieś życia, w jakieś doświadczenia i możesz coś naprawiać, kasować, zmieniać, rozumiesz? To jest bardzo ważne. Dlatego, że to wszystko jest zabawa. Ale niekiedy właśnie w której zabawie się skupiłaś, to możesz do niej wrócić i to naprawić i dalej się bawić. I dlatego ci, którzy o tym wiedzieli, że my jesteśmy takimi istotami, które takie mamy możliwości, zaczęli nas blokować, straszyć, rozumiesz, i pierdoły opowiadać.
Bo oni też byli jakby tak jak ja, też sobie tworzyli. Tak. Te tworzenia się jakby nałożyły. Tak. Bo oni mieli lepszy pomysł. Tak. Lepszy, każdy był dobry, ale bardziej skomplikowany może. I oni przyjęli jakby, o, to się tak teraz widzę jakby takie pętle, one się tak przecinają pomiędzy innymi. Tak. Że możemy się nakładać na siebie i jeszcze bardziej skomplikowaną grę tworzyć. Dokładnie. Dobra. Spodziewałaś się, że dzisiaj takie coś doświadczysz? No nie liczyłam w sumie na nic. Dlatego, że nie liczyłeś, to masz. No. Ja wpadłem na ten pomysł, dlatego, że do takiego czegoś nadawał się Robert do tej pory, tylko on. Rozumiesz? I myśmy już zaczęli badać to, ale tam były jeszcze pewne ograniczenia, bo on nie był do końca zdecydowany w tych swoich decyzjach, które był. Więc nie poszliśmy aż tak głęboko jak tu. Rozumiesz? A ponieważ ty odpuściłaś wszystkiego, otworzyłaś się, więc zacząłem przenosić cię specjalnie na te poziomy, żebyś zaczęła je czuć mocniej. I wtedy, jak je czujesz, to wtedy już jesteś, dostajesz cały obraz. I teraz dzięki temu, że masz cały obraz, możesz się utożsamiać i przenosić gdzie chcesz i być gdzie chcesz, ale mieć cały czas odczucie, świadomość bycia całością. Bo teraz widzisz, że to wszystko jest całością, wszędzie ty jesteś, ale też możesz jako cząstka schodzić, żeby gdzieś zajrzeć. To jest niesamowite, nie? To jakby tak to moje życie, to co stworzyłam, to jakby jest jedna ta pętla. Aha, i teraz te inne pętle to też są stworzone przeze mnie? Czy przez innych? Zobacz, skąd one wszystkie wychodzą. Po podłączeniu. Bo to tak jakby było jeszcze tak drzewo, jakby jeden punkt, ja jestem jakby ten drugi punkt i obok mnie jest wiele innych punktów. Tak. I one też tworzą inne punkty, rozszczepiają się. Dlatego tego jest tak dużo, że mu każdy człowiek, żeby ta gra była bardziej rozszerzona. Dokładnie. Bo ja sama jak skupiam się na tym moim życiu, no to ja je prowadzę. To jest ta jedna pętla. A te inne są jakby inne, ale wszystko i tak pochodzi od jednego, ale to jakby inni tworzą. Dlatego jak się stykam z nimi, to jest właśnie to, co jak my teraz się spotykamy, no to jakby spotkanie z tą inną pętlą. Bo ja tego też nie mogłam tak zaczaić, jak niby, jak to było tłumaczone, że wszyscy jesteśmy jednością, jednym, ale ja czułam, że to jest jakby, jest to inne trochę. I nie wiedziałaś, na czym to inność polega. Tak. Do końca to nie było takie jasne i czułam, że coś jeszcze jest tam. Że tak. I to dlatego, bo z tego najwyższego mojego punktu, to co ja teraz tworzę moje życie, to jest jakby ta część moja, ale tam jest mnóstwo innych tych punktów z tego najwyższego i oni tworzą swoje siatki jakby, nie? I na tym najniższym punkcie, na przykład ziemskim, to tak by to się styka. Przeplata z tymi innymi, dlatego ja chcę doświadczyć czegoś i potrzebuję na przykład pomocy od kogoś innego i on mówi, a dobra, weź moją. A dobra, i na chwilę się złączę, później znowu wyjdę i tak taki taniec taki to jest. Tak. Mogę nawet narysować nawet. Dobrze, zapamiętaj to, narysuj to do książki. W ogóle tą całą sesję chyba przepiszemy i damy do książki. Chociaż to będzie dla niektórych abstrakcja, ale to nie ma znaczenia. Niech nawet 2-3 osoby zrozumie coś z tego, to jest bardzo ważne. I tak tworzymy. Dlatego ja mówię, ta książka zamknęła pewien etap. Do drugiego etapu była potrzebna wyższa jazda i ty już rozpoczynasz wyższą jazdę. Czyli jeżeli etap się zamknie jakiś, to wtedy dopiero otwierają się następne możliwości. Głębsze doświadczenie i głębsze zbadanie. Dopóki nie zamknięty jest temat, to się wleczy ten stary powstaje marazm w nim. Takie memuanie. I żeby z tej mojej pętli wyjść wyżej, jakby wrócić, żeby zacząć coś innego, no to wtedy
trzeba to oczyścić z tego dołu. Dokładnie. Żebym była lżejsza jakby i wyszła czy z ciałem, czy bez, jak tam to uzna, ale żeby uznać, że mogę wrócić. Tak. I to, taki ten powrót cały do tego źródła, to jest właśnie powrót z tej pętli jakby do siebie. I wtedy można to zakończyć chyba. Teraz tak, jak zakończę, to co dalej? No właśnie, sprawdzaj. Bo tu chodzi o to, żebyś to ty sprawdziła, żeby nie było, że ja mówię, ja prowadzę. Żeby nie było, że ja narzucam. Sprawdź właśnie, jakie są. No tak, wrócę, to mi się nie będzie chciało tego robić. Właśnie chodzi o to, że po to schodzimy na dół, żeby coś robić, bo tam traci to sens. Znaczy, jak wrócę, będę mieć ten bagaż całej tej zabawy, tych doświadczeń, to wyjdę sobie wyżej, o. Tak. No, wyjdę sobie, bo to było trochę nudne. Powrócę, jakbym miała oddać to wszystko, się pochwalę, jaką fajną mam zabawkę. Nie? Tak. Nową grę. Nową grę mam. Służyłam o coś takiego. I wtedy inni przyjmują twoje doświadczenia, ty przyjmujesz innych, wchodzisz w ich zabawki, w ich gry, oni tak. W twoje i to się dlatego tak dzieje na świecie. Czyli jak wejdę z tą bazą danych do głównego, wyżej znowu, tak. Do tej kropki jakby, tak. To wtedy z niej mogą się stworzyć następne, pójdą w dół na innym jakby pułapie, innym tak, poziomie. Poziomie, tak. I one znowu będą to tworzyć, tak jak ja teraz. Tak. Ale gdzieś na innych warunkach. Głębsze doświadczenie, jakby bardziej subtelne. Mm-hmm. Tak, bo na tym polega wzrastanie. Dlatego ktoś ładnie powiedział, jak na dole, tak na górze. Czyli na tej najgorszej, najtrudniejszej, najcięższej materii. To, co się dzieje, to też się dzieje na tych subtelnych. Tylko jako właśnie te subtelne. Mhm. I teraz, co ma zmiany na ziemi do tej gry? O właśnie, zobacz, jak to wygląda. Bo to jest jakby też poza tym trochę się dzieje. Tak. I teraz to też jest jeden jakby ta plansza jakby taka i ona też ma zmiany. Też jakiś system gry ma. Czyli ma swoją planszę. Tak, i ona też tam ma zmiany i te nasze zmiany jakby z nią tam współgrają. Bo coś było faktycznie, że teraz umożliwia jakby nam ten powrót, jakby dodatkowy impuls, energia, która zachęca nas do pójścia wyżej. Bo już na tym dole ten czas taki jakby, bo też na czas jest ta gra jakby, tak. Czas ziemski, no bo jest ten czas i żebyśmy za długo znowu nie utknęli, to ta ziemia też gra i... Ustaliła swoje zasady. Tak, żeby to nie trwało w nieskończoność, tak. Bo żebyśmy później wrócili i znowu zaczęli dalej tą grę na innym tym poziomie, żeby można było zebrać te dane i wrócić z nimi, no to wtedy ta ziemia też musi grać. Jakby nas motywować, no nawet nie zmuszać, ale to współgra tak ze sobą. I teraz chyba jest taki czas tego zachęcania do powrotu, bo ekstra energia jakaś jest taka. Taki rozdział jakby dalszy. To jest to, co niektórzy mówią o nowej ziemi. To chodzi o tą właśnie energię, która umożliwia powroty, zmiany. I ona jest odczuwalna? Tak. Na niektórych bardziej, na niektórych mniej? Tak. I właśnie ci, którzy wchodzą w te przestrzenie, którzy wchodzą w takie stany, to oni są w stanie to zrozumieć, o co chodzi. Jeżeli oni to mówią tylko z poziomu tej materii, no to często jest to tylko nadinterpretacja. Tego, co by to mogło być. Bo oni coś czują, a nie wiedzą, co to jest. Dlatego ważne, żeby to zbadać, żeby w tym się znaleźć, poczuć to. Wejdź teraz w tą przestrzeń, tą energię tej ziemi, tych zmian,
w tą energię wejdź i poczuj właśnie te jakby plany ziemi. No bo ona też chce zebrać te dane i też chce wrócić. Bo to wychodzi o tą informację, że tu każdy chce zebrać dane i wrócić. No. Ziemia tak samo. Każdy dba o własny interes. Tak. Niby w zasadzie, a to jest wspólny nasz. I dzięki temu, że każdy dba o własny interes, jest szansa, że wspólny interes będzie w końcu osiągnięty. No też już chce wyjść wyżej. Bo tak ona wyjdzie wyżej i razem z nią też się załapią ci, co wyjdą wyżej. No to zbiorą te dane. Dokładnie. A ta reszta? Jakby zaczeka? No, zaczeka na coś. Jakby im się zabawa urwała, no nie wiem. Jakby jakaś przerwa była, bo... Spadaj to. Jakby musieli być uśpieni i zaczekać na coś... Bez tych danych wrócą, o. Tu się bez tych... Tak. No. Bo jak nie zapętlą się i nie wyjdą do góry, to nie wciągną jakby tych danych i to się zerwie. I oni wrócą, ale bez tego, o. Czyli staną się takim odpadem. No. Że tym się udało, tym nie. No a w sumie tak się nic nie stanie z tego. Tylko, że zostaną oddzieleni. No. Stanie, tylko oddzieleni zostaną. Mhm. Że ci, co zbiorą, to wskoczył na ten wyższy poziom i znowu będą tworzyć w tych właśnie lżejszych warstwach, a tamci wrócą, no i zaczekają na następną zabawę, żeby jeszcze raz zacząć od nowa. Aż może nowa planeta, czy nowa jakiś poziom się stworzy dla nich, żeby oni mogli jeszcze raz się bawić. Albo te dane jakby tak zbierać i spróbować następnym razem. O, no oni poczekają i spróbują następnym razem. No. Tak. Czyli zawsze można wrócić do czegoś się poprawić. Można. Tylko jeżeli się ma świadomość, to się to zrobi. A jeśli nie ma świadomości, to ciągle można być w tym kole, tym pętli tej i kręcić się w kółko. Dlatego to jest takie ważne, żeby się obudzić, żeby poznać prawdę i zacząć żyć w tej własnej prawdzie. Żeby być świadomy tego wszystkiego, a nie brać udziału w czymś bezwiednie. Tak jak większość właśnie bierze bezwiednie i ciągle biorą udział w czymś, gdzie mają możliwości, ale z nich nie korzystają. I dalej dalej wracają. No to tak jak na jakiejś planszy gry, oni jedni dojdą do bazy, mogą przestać grać, a inni, którzy zostaną na planszy, a plansza zostanie zebrana, no to... Muszą rozpocząć od nowa. No. Praktycznie, teoretycznie poznałaś pełne zasady zabawy, jak to działa. Powiedz mi to, co chcesz naprawić w swojej planszy. Tej, której teraz ostatnio przerabiasz. Teraz przed tobą jest twoja plansza z tego życia. Ponaprawiaj wszystko. I będziemy szli za śniadanie. Czyli dalej będziemy szli bawić. No, ja zamiotam to tylko i... Kurze, miotłam i... Tak jest. Dobra, już stoję. Chodzi o to, żeby było czysto, ładnie i przejrzysto. No. Ja te wszystkie kurzyki usuwam, bo słoneczka centralnego rozpala. I już jest po wszystkim. To ja się nie dziwię, czemu akurat teraz non-stop od dzieciństwa mama kazała mi sprzątać, tylko sprzątaj i później miałam pracę i sprzątałam i mówię, teraz znowu sprzątam, tylko w umyśle i teraz planszę posprzątam. Ale już planszę, jak posprzątasz, to już masz posprzątane. To już ten... twoje sprzątanie się zakończyło. Teraz tylko trzeba uważać, żeby nie zabrudzić, nie zakurzyć. Basiu, wracasz teraz do ciała. Jesteś w swoim ciele. Jak się w nim czujesz? No, bo się skurczyłam trochę w to ciało. Nie tak trochę ciasno. Trochę ciasno mi.
Dobrze. Zapamiętasz tę całą sesję i będziesz opamiętała z najdrobniejszymi szczegółami. I już wiesz, co masz robić dalej. Ja policzę zaraz do 5. Wypocisz się, będziesz tu i teraz. I będziesz się czuła cudownie. I tak ci to już zostanie. 1, 2, 3, 4, 5. Jesteś tu i teraz. Przyjmij władzę nad swoimi ciałami, zmysłami. I powiedz, jaka jest różnica?